Witam Państwa bardzo serdecznie. Na może w dość nietypowy sposób dzisiaj będziemy zapraszać Państwa na naszą klubową imprezę, kolejną kwietniową klubową imprezę. Nie zapraszam jej dzisiaj sama, zapraszam na tę imprezę razem w towarzystwie naszej współorganizatorki tej imprezy, Agnieszki Nortej, która jest stylistką, wizażystką, osobistą stylistką, którą może Państwo z portali internetowych już znacie. Witam Cię bardzo serdecznie, Agnieszko. Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, ta impreza to może coś nietypowego, może troszeczkę już w podobny sposób w niektórych placówkach kulturalnych były organizowane imprezy, ale my chcieliśmy Państwu zaprezentować taką formę, może niekoniecznie jakąś kiermaszową, niekoniecznie jakąś, na której będziecie Państwo kupować tylko i sprzedawać, ale też myślę, że o co tutaj, za co tutaj dziękuję Agnieszce, że podpowiedziała mi, w jaki sposób to najlepiej zorganizować. I myślę, że ja oddam głos Agnieszce, żeby troszeczkę tutaj przybliżyła, o tym naszym pomyśle wspólnym Państwu opowiedziała. I oczywiście cały czas mówię, zapraszamy Państwa 29 na godzinę 17 do klubu osiedlowego. A na co i co tam będziecie Państwo mogli zobaczyć, to już może Agnieszka. Tutaj mamy plakacik, Państwo dotrą te plakaciki do Państwa na pewno także. Chcielibyśmy właśnie Państwa serdecznie zaprosić na taką imprezę, która jest czymś zupełnie innym. Będziemy tutaj właśnie tworzyły z Panią Elą coś bardzo inspirującego i myślę, że nie powinno Państwa tutaj zabraknąć. Będzie bardzo dużo porad, masażystki, również Pani dietetyczki, również moje jako stylistki, wizażystki. Będą również pokazy mody. Na pewno. No to chyba, przepraszam, jest takie dość interesujące, bo tego w zasadzie nie było nigdzie. I my się z tego bardzo cieszymy, że będzie można tak wiosnę, lato troszkę już tutaj u nas podpatrzeć. Tak, na pewno pokażemy stylizacje, które są modne na wiosnę, również makijaże, które są modne na wiosnę, ale nie tylko. Najważniejsze jest to, myślę, żeby do każdej sylwetki dopasować idealną stylizację i to jest właśnie klucz do wszystkiego. Dobrego wyglądu. Dobrego wizerunku, aby dobrze się czuć, dobrze wyglądać i mieć razem harmonię pełnej stylizacji również z makijażem. Ja myślę, że ta impreza ma też być takim momentem, taką chwilą relaksu dla osób niektórych. My też oczywiście zaczynamy od tego, że chcemy, aby Państwo przyszli tutaj i skorzystali z tej naszej propozycji jakby wymiany przewietrzenia szaf, wymiany rzeczy takich niepotrzebnych między sobą, między osobami o podobnej sylwetce. No oczywiście nie uda się wymienić, będzie można sprzedać, kupić. Zapraszamy tutaj osoby, które chcą w ten sposób jakby bardzo ekologicznie funkcjonować. To jest ostatnio bardzo modne, że nie trzymamy tych rzeczy w szafie, nie przechowujemy tego, a wręcz z tym wychodzimy na zewnątrz. Chcemy spróbować Państwa zarazić tym poprzez właśnie tę naszą imprezę. Będzie kolorowo, będzie muzycznie, bo też będą muzyczne niespodzianki, będzie można sobie kawkę wypić, porozmawiać. No i myślę, że ta atmosfera to tak jakby ona wytworzy się sama w sobie. Może dzięki temu, że pokażą się tutaj sklepy nasze nowotomyskie, tak, które dzięki temu, że są na plakacie, użyczyły nam odzieży. I Pani Agnieszka już tym wszystkim tutaj się zajmie i na pewno to będzie bardzo ciekawe. Tak, właśnie zaprosiliśmy tutaj również sklepy nowotomyskie do współpracy, które pomogą właśnie w organizowaniu tego pokazu mody, gdyż bez tego również nie mogłoby się tutaj to odbyć, a chcemy również pokazać coś innego, coś bardzo takiego inspirującego z Panią Elą, czego jeszcze nie było i myślę, że będzie to na pewno zaskoczeniem i również dla Państwa bardzo miłym. Ja oczywiście od tej strony bardzo organizacyjnej, jako osoba, która tutaj pracuje w klubie, szefuje tym klubem, zajmuje się tą działalnością, chcę bardzo, żebyście Państwo korzystali z tych naszych propozycji. Stoisko to jest jedyne 10 zł, gdzie Państwo będziecie mogli sobie wystawić te swoje rzeczy, pokazać, co w domku niepotrzebnego, ładnego, a zalega wasze szafy czy wasze półki.
to jest jedyne 10 zł opłaty. Oczywiście to są symboliczne opłaty. My też chcemy, żebyście Państwo sobie mogli za symboliczną złotówkę czy 2 złote kupić kawkę, pobyć tutaj z nami, posiedzieć, porozmawiać. Na tym nam najbardziej zależy, żeby było miło, fajnie i przyjemnie. I oczywiście nie ograniczamy tego do płci. To znaczy zapraszamy oczywiście i panie, dziewczyny, i młodych chłopaków, mężczyzn, żeby także tutaj do nas dotarli. Tak, serdecznie Państwa zapraszamy. 29 kwietnia, godzina 17. Czekamy na Was, a wcześniej czekamy, podane są numery telefonów do Pani Agnieszki, do mnie, na możliwość kontaktu z nami. Przybliżymy szczegółowo, dokładnie, w czym rzecz, jeżeli chodzi o przygotowanie tego swojego stoiska. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy w przyszły piątek. Tak. Ostatni dzień tygodnia, taki relaksowy, myślę bardzo, i mam nadzieję, że wiosenny. Zapraszamy jeszcze. Zapraszamy. Raz.